kochani, witam Was w dzisiejszym vlogu. Bubu i Nuno sobie tutaj słodko leżą w oczekiwaniu na śniadanko, bo jeszcze śniadanka dzisiaj nie było. Ja od rana właśnie zajęłam się sprzątaniem, odkurzaniem, myciem podłóg i tak dalej, więc po prostu tego śniadania im jeszcze nie dałam, więc mogą one być troszkę na mnie zdenerwowane. Aczkolwiek to jest absolutnie śmieszne, że zawsze jak zaczynam nagrywać jakiegoś vloga czy coś takiego luźnego, to one sobie ślicznie leżą w legowisku, a dosłownie jakieś 5 minut wcześniej brykały sobie tutaj po moim łóżku i w ogóle narozwalały poduszki i w ogóle. I tego nigdy nie widzicie, więc one się świetnie kamuflują. To są po prostu idealni influencerzy, bo pokazują tylko tą swoją dobrą stronę, a nie tą złą. Złą w sensie taką, no powiedzmy, rozbrykaną, mniej grzeczną, ale no niech już im będzie. Kiedyś je przyłapię i Wam po prostu pokażę, bo stwierdzicie, że ja coś tutaj kłamię. To idziemy po żarło. I dzisiaj szef kuchni podaje świeży koper. Tutaj taki ładny, zieloniutki, idealny na trawienie dla uszaków, ale oczywiście, żeby nie było zbyt nudno, trochę tutaj jeszcze dorzucimy im lepszych smakołyków. Więc do koperku dorzucimy płatki róży oraz kwiat nagietka od marki Uszatkowe Rady. Oczywiście pamiętajcie o kodzie rabatowym na takie pyszne żarełko dla uszaków i nie tylko dla uszaków, bo świnek morskich, szczurków, no i wszystkich takich małych zwierzątek. Kodzik rabatowy jest na jedzonko marki Uszatkowe Rady. Oczywiście link do sklepu wraz z kodem rabatowym macie w opisie filmu. Te piękne mordki tak czekają. Oj, jakieś młotki. Wiem, zachowuję się trochę jak matka wariatka, wybaczcie. O, już dostaniecie, już idzie jedzonko. I plan teraz jest, kochani, taki. Jako że już kilkukrotnie prosiliście mnie, abym dała jakieś rady, jeżeli chodzi o temat zaprzyjaźniania królików, tak więc teraz to zrobię, żeby ten vlog był taki ciekawszy, może bardziej urozmaicony i też treściwy, żebyście wynieśli z niego jakieś informacje ważne. Nie tylko chodzi o to, żebyście słuchali mojego głupiego gadania, ale żebyście się czegoś nauczyli, bo na to jest nastawiony nasz kanał. Dobra, i będę Wam pokazywać po prostu, jak uszaczki sobie tutaj ślicznie jedzą, a tak by the way, te wszystkie tutaj akcesoria, które mamy, domek, budka, tutaj takie legowisko typu hot dog, tutaj mamy takie legowisko kanapa oraz ta mata, na której właśnie uszaki spożywają sobie śniadanko. Są to wszystko akcesoria od marki Kraina Tuptusia i polecam Wam z całego serca te akcesoria, gdyż po prostu świetnie nam się one sprawdzają i uszaki uwielbiają wprost z nich korzystać. Tak jak widzicie to dosłownie na załączonym obrazku, a także na shortsach, zdjęciach na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. I na wszystkie akcesoria w różnych wzorach, kolorach macie oczywiście też kodzik rabatowy, który właśnie tutaj Wam wyświetlę na ekranie, tak więc zapraszam na zakupy. Do Krainy Tuptusia oczywiście też macie linka w opisie. No i jak zwykle troszkę się rozgadałam i zeszłam z tematu, ale już do tematu oczywiście wracam. Więc w kwestii zaprzyjaźniania ze sobą dwóch lub więcej uszaków, znaczy dobra, może powiem najpierw o dwóch, bo będzie tutaj to prostsze. Jest jedna podstawowa zasada, od której zawsze zaczynamy, czyli dwa króliczki, które chcemy ze sobą połączyć, zaprzyjaźnić, muszą być bezwzględnie obydwa wykastrowane. Obojętnie, czy łączymy samiczkę i samca, dwie samiczki, dwóch samców, zawsze obydwa uszaki muszą być wykastrowane. Po prostu to jest krok, który trzeba spełnić, to jest taki warunek, wymaganie, nie wiem jak to tutaj Wam nazwać, ale bez tego po prostu nie ruszamy dalej, więc to jest jakby taki pierwszy krok, bez którego tak naprawdę o żadnym zaprzyjaźnianiu nie można mówić. Okej, i do tego co mówię, załóżmy sobie, że mamy już jednego króliczka, jest on wykastrowany i, że tak powiem, odczekaliśmy odpowiednią ilość czasu po tej kastracji, no więc teraz chcemy po prostu zaadoptować drugiego królika i tutaj tak mówię, bo tak było w naszym przypadku, tak było właśnie z adopcją Nunusia, Bubu. Więc odczekaliśmy odpowiednią ilość czasu, adoptujemy uszaka i załóżmy, że ten uszak jest już, wykastrowany, tak jak nasz Nunuś już przyjechał do nas wykastrowany, więc załóżmy sobie, że taką mamy sytuację. Czyli sytuacja wygląda tak, że już obydwa uszaki są wykastrowane, czyli można przejść do ich zaprzyjaźniania. I kiedy przyjedzie do nas ten nowy uszak, oczywiście wykastrowany, tak jak już powtórzyłam to chyba z miliona razy w tym odcinku, ale to jest bardzo, bardzo ważne i będę Wam to powtarzać, aż po prostu każdy z Was to zrozumie i zapamięta.
I kiedy on już właśnie ten uszak nowy przyjedzie, to trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie i bez pośpiechu, przede wszystkim. Najlepiej, żeby uszaki w ogóle na początku nie miały ze sobą żadnego kontaktu. Czyli na przykład ten nowy uszak powinien być w osobnym zupełnie pokoju. Powinien mieć też kupione nowe zupełnie, nie wiem, miseczki, jakieś tam kuwetki, albo naprawdę trzeba to dobrze wyczyścić, żeby, nie wiem, powyparzać, żeby tego zapachu naszego pierwszego królika ten drugi uszak nie czuł. No i trzeba mu dać czas, żeby przede wszystkim też się on zadomowił, bo to nie jest tak, że ten nowy królik poznaje tylko tego królika, który wy już macie. On musi poznać cały teren, on musi poznać was. Musicie po prostu dać mu czas, żeby ten nowy króliczek też się zadomowił, tak? Bo to nie tylko jest tak, że właśnie on z tym królikiem musi się poznać. On musi się poznać totalnie ze wszystkim nowym, bo trafił zupełnie do nowego domku, więc musicie dać mu na to czas. Jaki czas? Jak długo? To tak naprawdę musi wynikać po prostu z waszej obserwacji. Następnie możecie króliczki poznać ze swoimi wzajemnymi zapachami. To znaczy, na przykład poprzez wymianę kuwet. One wtedy będą mogły coś sobie powąchać. Oho, jest jakiś nowy królik. Jest ktoś tutaj w moim terytorium, tak to można nazwać. Wymiana właśnie zabawek, kuwet. Króliki wówczas poznają swoje zapachy i jest to jakby taki pierwszy krok już do takiego właściwego zaprzyjaźniania. Następnie, jeżeli macie oczywiście dwie klatki, no bo jeżeli nie, no to tutaj ten proces zaprzyjaźniania już będziecie musieli modyfikować w stosunku do tego, co po prostu macie. Ale jeżeli macie dwie klatki, to te klatki dobrze jest na przykład postawić obok siebie już. W jednym pokoju oba króliczki muszą być zamknięte w tych swoich dwóch klatkach. I wówczas one przez te klatki już mogą się wąchać, obserwować i to jest jeszcze kolejny krok, już tak wchodzimy coraz to bliżej, coraz to głębiej w tą relację, tak to nazwijmy. Więc jeżeli są tutaj dwie klatki obok siebie, one mogą sobie tutaj wąchać się, obserwować i to jest właśnie ten kolejny krok. I tutaj znowu tak naprawdę czas, jak długo będziecie w poszczególnym kroku zaprzyjaźniania, również zależy indywidualnie od waszych uszaków, od waszej sytuacji. Jeżeli będziecie widzieć, że po prostu one już tak się, nie wiem, obwąchały, już się średnio interesują, bądź odwrotnie, że są zupełnie jakby się rzucały na siebie i w ogóle przez te kraty, no to wówczas musicie dłużej dać czasu temu króliczkowi, niż jak widzicie, że one no tam się trochę obwąchały, ale już generalnie nie wykazują jakiegoś większego zainteresowania. To wtedy można przejść do kolejnego kroku, ale tak naprawdę ciężko mi określić, jakie zachowania taki królik może tutaj w stosunku do drugiego królika przejawiać. W przypadku na przykład Bubu i Nunu, one za bardzo się sobą nie interesowały. Nunu się interesował Bubu, ale Bubu miała zupełnie gdzieś Nunu. I ja tak naprawdę ciężko miałam wyczuć ten moment, kiedy przejść do tego kolejnego kroku zaprzyjaźniania, bo nie było to takie oczywiste. Więc generalnie obserwacja, obserwacja i jeszcze raz obserwacja. I właśnie od tego kroku, gdzie króliki są w dwóch klatkach, trzeba mieć 100% nadzór nad tą sytuacją. Bo to wy jesteście w tym przypadku ludźmi i to wy zachowujecie zdrowy rozsądek. No, do tego się jeszcze odniosę, bo ja miałam z tym trochę problem. I właśnie to wy musicie mieć nadzór nad całą sytuacją i wkraczać, jeżeli coś złego by się działo. Kolejnym krokiem zaprzyjaźniania będzie jedna klatka i królik bez klatki. Oczywiście w dużym skrócie, bo też nie chcę was jakoś zalewać tą wiedzą i moją gadaniną. Etap jest podobny do poprzedniego, z tym, że jeden królik jest zamknięty w klatce, a drugi po prostu biega sobie w tym pokoju, gdzie ta klatka się znajduje i te króliki ze sobą po jakimś czasie wymieniamy. I tutaj również musicie wy po prostu uznać, kiedy przejdziecie do kolejnego kroku. Ja wiem, że może teraz wam się wydaje, że w sumie te moje porady nie są jakoś wartościowe, nie dają wam jakoś zbyt dużo, no bo cały czas mówię, no wy musicie to jakby sobie zaobserwować, wy musicie zdecydować, kiedy będziecie przechodzić do kolejnego kroku i w ogóle. No ale kochani, każda sytuacja, każde zaprzyjaźnianie jest po prostu inne. To, że na przykład nam udało się w takim czy takim czasie, to nie znaczy, że u was tak będzie, bo może być szybciej albo dłużej. I następnie można już przejść do totalnie ostatniego kroku, etapu zaprzyjaźniania, który no, z doświadczenia powiem, że jest najtrudniejszy. Najtrudniejszy przede wszystkim dla nas właścicieli, bo tu się może tak naprawdę zadziać absolutnie wszystko. I dlatego wcześniej powiedziałam, że to my musimy zachowywać zdrowy rozsądek, bo ja właśnie w tym kroku miałam z tym trochę problem i normalnie miałam załamania psychiczne, jak patrzyłam na tą sytuację. Bo kolejny krok polega po prostu na tym, że obydwa uszaki już wypuszczamy. Z tym, że musimy to zrobić na neutralnym gruncie, czyli najlepiej w pokoju, w którym
Żaden z uszaków nie przebywał. Niekoniecznie w sumie musi być to pokój, no może być to łazienka, kuchnia, korytarz. Po prostu dobrze zabezpieczona przestrzeń, w której nie ma zapachu z żadnego z uszaków. No i to jest etap, w którym obydwa króliki tak naprawdę mają nieograniczony kontakt ze sobą, tak? No, z doświadczenia wiem, że wygląda to tak, że one po prostu się zaczynają gonić, gwałcić, wyrywać sobie futerko. No i my jako właściciele musimy na to patrzeć i to po prostu boli, dlatego tutaj no trzeba mieć silną psychikę moim zdaniem po prostu, żeby takie coś tutaj przetrwać. No więc tutaj te króliczki już mają ze sobą bezpośredni kontakt i tak jak przed chwilą powiedziałam, one właśnie się będą gonić, przeganiać. No i my generalnie nie powinniśmy w tym etapie ingerować, dopóki nie zdarzy się coś, co po prostu może zagrażać zdrowiu, bezpieczeństwu któregokolwiek z uszaków, czyli na przykład jak się zacznie lać krew, jakieś masowe wyrywanie futra czy coś, no to wtedy interweniujemy, ale generalnie w to, że one się tam przepychają, gwałcą, gonią, my nie możemy interweniować, bo one w ten sposób ustalają między sobą hierarchię i mimo, że będzie to nas naprawdę boleć w sercu, że no może głupie porównanie, ale to tak jakby dzieci się normalnie kłóciły czy biły, no więc to tak wygląda, więc nas będzie serduszko boleć, ale nie możemy ingerować, dopóki faktycznie nie dzieje się coś bardzo, bardzo złego. Teraz doszłam do wniosku, że mogliście mnie trochę może źle zrozumieć. Te etapy, przechodzenie przez kolejne etapy nie oznacza też, że cały czas ten królik na przykład mają być te klatki obok siebie, albo że cały czas jeden królik ma biegać, a drugi ma być wolno. No oczywiście dajmy też im odpocząć, więc jeżeli po prostu my nie jesteśmy w stanie kontrolować tej sytuacji i obserwować, nadzorować, oczywiście króliczki wracają do tych swoich osobnych pokoi, w których na przykład były od samego początku i na przykład z kolejną taką sesję zaprzyjaźniania, tak to nazwijmy, możemy zacząć kolejnego dnia. I tak samo jest w tym ostatnim etapie, gdzie już króliczki sobie luźno biegają. Również na przykład, nie wiem, zacznijcie od 15 minut, potem 30 minut takiej sesji następnego dnia. No u mnie to tak trwało całe, jakby cały ten proces tak trwał około tygodnia, więc to naprawdę dosyć szybko przechodziliśmy do tych kolejnych etapów. Ale no to też właśnie wynikało z mojej obserwacji, że ja czułam, że one są na to gotowe. No najdłużej trwał właśnie ten ostatni etap, no bo tutaj Nunu nieźle bubu przeganiał i mi bardzo serce krwawiło z tego powodu. I nigdy też nie musiałam jakby wkroczyć do tej akcji, bo tutaj aż takie rzeczy się nie działy. Ale też widziałam, że po prostu Bubusia była zmęczona już w pewnym momencie tą sytuacją, bo jednak cały czas tam się stawiała, musiała uciekać. Więc też w takiej sytuacji po prostu lepiej to przerwać, w sensie nie jakoś interweniować tego drugiego królika, na siłę odstawiać, ale po prostu przerwać i zacząć w kolejnego dnia na przykład znowu te 10-15 minut, aż po prostu uszaki będziecie widzieć, że się polubiły. No ale po czym poznać, że one się już lubią, zapytacie? No więc generalnie jest kilka takich sygnałów, które będą wam pokazywać, że te uszaki już są wstępnie zaprzyjaźnione, że już się lubią. Po pierwsze, zaczną się myć, lizać wzajemnie. Po drugie, sytuacja trochę się uspokoi, nie będą się tak przeganiać, gonić, gwałcić i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zaczną sobie, no, żyć w zgodzie, sobie chodzić. Może czasami nawet nie będą zwracać na siebie jakoś super uwagi, ale to też już może być jakiś znak, że takie ich główne zainteresowanie sobą już minęło, że hierarchia po prostu się między nimi wyklarowała. I właśnie w tym momencie możecie im zrobić taki wspólny posiłek, dacie im po prostu i razem jedzonko, one będą sobie tutaj razem jadły i to ich więź może jeszcze tak bardziej tutaj zazębić. No i wtedy zobaczycie też, czy na przykład jeden królik nie będzie odganiał od jedzenia drugiego królika, co też może być takim sygnałem, że jeszcze między nimi takiej pełnej zgody nie ma. No i następnie, kiedy zdecydujecie, że już, że jest czas, żeby te króliczki po prostu żyły sobie razem w pokoju, też musicie mieć na uwadze to, że to są króliczki, które bardzo świeżo się połączyły, zaprzyjaźniły, tak to nazwijmy. I trzeba mieć nad nimi nadzór, trzeba pamiętać, że jeszcze między nimi mogą się zdarzać jakieś walki, jakieś ten. Dlatego no, w miarę możliwości dobrze jest mieć nad takimi świeżo połączonymi króliczkami nadzór i tutaj sprawować pewną pieczę, żeby po prostu w razie czego móc zareagować. A co w przypadku, jeżeli proces zaprzyjaźniania was przerośnie albo po prostu te metody takie powiedzmy uniwersalne, które wam tutaj przekazuję, nie zadziałają? Wówczas najlepiej skorzystać z usług behawiorysty króliczego, który najlepiej zna się na tym temacie i na pewno wam w tym pomoże. Wiadomo, czasami naprawdę może się zdarzyć tak, że dwa króliki totalnie mają jakieś, nie wiem, no nie polubią się, mają zupełnie inne charaktery, czy jak to tam nazwać.
ale w większości przypadków, jeżeli sami nie damy rady z zaprzyjaźnianiem, to taki behawiorysta pomoże i nie ma co się od razu źle nastawiać, że króliki się nie polubią, bo to naprawdę bardzo rzadko się zdarza, jednak się zdarza, ale pamiętajcie, że na pewno taki behawiorysta sobie z tym poradzi. Dzisiejszy odcineczek, kochani, już dobiega końca i tutaj chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że starałam się Wam tutaj przekazać, jak takie króliki ze sobą zaprzyjaźnić, bardziej na podstawie mojego doświadczenia, tego co sobie sama dokształciłam, doczytałam. Jednak chcę, żebyście wiedzieli, że nie jestem ani behawiorystą, ani weterynarzem i nie mam profesjonalnej wiedzy w tej temacie, jedynie taką, którą sama zdobyłam, bądź po prostu z doświadczenia, bo dwa króliczki ze sobą zaprzyjaźniałam. Tak więc to, co Wam w tym odcinku przekazałam, traktujcie bardziej jako poradę, a nie jakiś pewnik. Ogólnie istnieją też jeszcze inne metody zaprzyjaźniania, o których w tym odcinku po prostu nie powiem, bo nie uważam, żeby były one dobre dla królika. Znaczy powiem, ale na pewno nie zalecam stosowania, bo po prostu moim zdaniem one są zbyt stresujące dla królików i ja osobiście nigdy bym w ten sposób królików nie chciała zaprzyjaźniać. Mowa tutaj o takich bardziej drastycznych, szybkich metodach, które na przykład polegają na tym, że dwa zupełnie sobie obce króliki wrzucamy do jednego transportera i na przykład zabieramy je na przejażdżkę. Ja totalnie czegoś takiego nie akceptuję, te króliki przeżywają ogromny stres i naprawdę nie jest to warte tego, że my sobie skrócimy proces zaprzyjaźniania. Lepiej zrobić to na spokojnie, a nie żeby tutaj te króliki przeżywały stres, traumę i tak dalej. Samo słyszałam, że niektórzy ludzie wkładają króliki do jednej wanny, co jest jakby tutaj, można powiedzieć, analogicznym sposobem do tego transportera i też rzeczywiście naraża króliki na duży stres, więc też absolutnie Wam tego nie polecam. Najbardziej łagodną metodą na pewno będzie ta, którą właśnie w tym odcinku Wam opisałam i tą polecam Wam oczywiście stosować. Okej, kochani, jeżeli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robisz, koniecznie nas zasubskrybuj. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i kolejny odcinek z ocenianiem warunków, w jakich żyją Wasze zwierzaki, będzie w poniedziałek. Cześć!